ogień. Zabieramy. Nasze kochane aniołki, nasze wolontariuszki zrobiły rundkę po sali z losami. No i proszę zobaczyć, już mamy jakąś tam kwotę, którą nie będziemy teraz liczyć. Nasze wolontariuszki to wrzucą tutaj pod czujnym okiem kamery do skarbony. Bardzo proszę. Tak to jest z losu. Drodzy Państwo, tańczymy dalej. Miecz dla Ciebie do nieba, do piekła. Do nieba, do nieba. Dla wszystkich Panów, którzy proszą Panie, potrzebują do nieba i do piekła. A dzisiejszy Pan, idea specjalna, wyjątkowa, szlachetna. Dawna dziewczyno, spojrzałem dziś
się. Mam takie usposobienie. Słuchajcie, bo jednak po tym kawałku będzie wyjdą dzieci na tańczą jeszcze i dopiero chodziły. Mateusz Agata, prosimy. Była chora, nie była w szkole, ale przyszła pora, że się otrząsnęła, zbiła gorączkę i przybyła, dlatego tylko dzisiaj te dwa tańce. Następnym razem będę zrobić się. Thank you.
bawili? Pewno, że tak. To może zaczniemy sobie od piosenki Studzienka. Znają Państwo? Tak, na stojąco wystarczy się wziąć tylko pod boczki i troszeczkę się poruszać na boczki, tak? Zasiali górale, czy to żyje?
Dziękujemy ślicznie zespołowi. Proszę się przedstawić. I serdecznie zespół Folkownia. Brawo! Po kolei. Jedyne dwie dziewczyny z dzisiejszego wieczoru, no niestety, albo nawet stety. Karolina, przedstawiam. Proszę bardzo, przedstaw się do pamiętki. Marcin. I nasz super drajek Andrzej. A jeszcze tu jest mój najwyższy, Krzysztof. Serdecznie Państwu dziękujemy za wspólny wieczór. Życzymy udanej zabawy. No i do widzenia. Karolina, na środek. Tak, będziemy się obracać. Dziękujemy raz jeszcze i udanej zabawy życzymy. Dziękuję, Krystynko. Obiecuję, że wszelkie imprezy, na których miejsce dla folkloru będzie, będziemy Was zapraszać do restauracji Zakątki Europy. Dziękujemy. To był przepiękny parę minut takiej młodości rozpiewanej, roztańczonej. Tego nam było potrzeba. Zapraszam Was do stołu. Bardzo proszę, jedziemy dalej. Jeszcze jeden malutki na dwa.
konkursy, loteria, aukcja, wszystko, co tylko możemy, żebyśmy zdążyli. Złoty klucz, tort, złoty klucz ugotował dla nas tort. Proszę Państwa, tort przepiękny, tym bardziej, że jest rzeczywiście cudownie podpisany. Na tym torcie napisano wytrwałości w niesieniu pomocy dla wszystkich Państwa, dla grupy inicjatywnej, która zajmuje się już od wielu lat tym niesieniem pomocy. Jeszcze raz serdeczne dzięki, ucałowania od tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Drodzy Państwo, dziękujemy również cukierni Złoty Klucz za wspaniałą, cudowną, słodką tutaj przyjemność, która nam już się za chwileczkę tutaj dopali i będziemy mogli skosztować, jak smakuje. Jestem przekonany, że jest przepyszny. Gorąco Państwa namawiam do spróbowania tych słodkości. Proszę nie myśleć o kaloriach. Dzisiaj karnawał, dzisiaj się bawimy, a najważniejsze, że bawimy się pięknym celu. Za to jeszcze raz gorące dzięki dla wszystkich Państwa, którzy jesteście dzisiaj z nami. Kto dokona pierwszego cięcia, za przeproszeniem? Zapraszamy Panią Dyrektor. Bardzo proszę. Pani Ewa będzie talerzyki podawać. Z Panią Doktor, tak? Z Panią Doktor, tak. Prosimy, prosimy o pomoc przy cięciu. Szczyluś jest zmoczony. Bardzo prosimy, tak. Proszę pokazać, gdzie należy uciąć sobie pierwsze cięcie, tutaj przez środek. To nie są talerzyki, tak? Pięknie. Uwaga, cięcie zostało dokonane, resztę zostawmy fachowcom, bardzo proszę. A ja Państwa wszystkich zapraszam na tort, który został już, jak przypomnę, fundowany przez cukiernię Złoty Klucz. I te życzenia, które za chwilę zostaną pokrojone, ale rozdane Państwu wytrwałości w niesieniu pomocy. Dla Was wszystkich, dla tych, którzy co roku dbają o to, aby ta pomoc rzeczywiście dotarła do tych, którzy jej bardzo, bardzo potrzebują. Przypominam Państwu jeszcze, że dzisiejsze nasze spotkanie to dbamy o to, aby dzieci będące w trakcie hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie miały się gdzie bawić, a więc dbamy.